śpiewamy: mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. Ja bym tak dbał o dziecko, tak jak dbam o p***a, nie? No. Oddaj mi rower. Będę za 15 minut. Zapewne zdarzyły się wam w życiu sytuacje, w których przeglądając telewizję trafiliście na program tak głupi, że aż szkoda było wam słów na komentowanie tego. No, chyba że nie oglądacie telewizji, a jeśli tak, to wcale się wam nie dziwię. Dzisiaj rzucimy okiem na 5 najgorszych programów telewizyjnych, jakim było dane ukazać się w naszej polskiej telewizji. Jesteście ciekawi? Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu waszym zdaniem najgorszy program telewizyjny. 1, 2, 3. Napisane? No to lecimy! Zaczniemy sobie od czegoś, co jest stosunkowo popularne w naszym kraju, ale ni to głupie, ni to śmieszne. Mowa oczywiście o Google Box przed telewizorem, w którym uczestnicy siedzą na kanapie i oglądają telewizję. Trzeba być oryginalnym i to po prostu od razu od urodzenia. Zaczyna się od imienia. Tak, tak ja. Ja zawsze byłem oryginalny. Mama wiedziała, co robi z tatą. Nie dość, że ładny, przystojny, to jeszcze oryginalne imię. W szkole też mówili, taki ładny ten chłopak, a taki głupi. No. No cóż, z pewnością oryginale jest występowanie w tego typu programie. Może my powinniśmy zrobić taką serię, w której nasza ekipa siedzi przed ekranem i komentuje poczynania polityków. Na pewno byłoby dużo zabawniej niż w przypadku tego programu. Oczywiście pomysł na serię Google Box został ściągnięty z zagranicy, bo jakżeby inaczej. Miłość to jest miłość. A to filozofia. Miłość to jest niemiłość. Mój ty Mariuszu Kozaku Coelho. Mam tylko nadzieję, że uczestnicy tego czegoś nie są niczyimi idolami, bo dopiero wtedy można by było faktycznie nieźle się podłamać. Choć w sumie, patrząc po oglądalności i komentarzach ludzi pod odcinkami, to całkiem nieźle zarabiają ludzie, którzy biorą w tym udział. Pewnie każdy z nas chętnie zarobiłby grube pieniądze za siedzenie na sofie i komentowanie tego, co dzieje się na ekranie telewizora. A kolejny program, który wam przybliżę, był tak zły, że aż na jego twórców została nałożona kara pieniężna. Nie, no a tak serio, to kara faktycznie została nałożona i to w wysokości 400 tysięcy złotych, ale za to, że nie oznaczono audycji odpowiednimi ograniczeniami wiekowymi. Mowa o kolejnym ściągniętym z zagranicy pomyśle, czyli o Fear Factor Nieustraszeni. Już tłumaczę za co te całe ograniczenia wiekowe. W serii uczestnicy walczą o 50 tysięcy złotych, jednak droga do ich zdobycia wcale nie jest taka prosta. Polega ona w pewien sposób na łamaniu swoich barier, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Witajcie w pierwszej polskiej edycji programu Fear Factor Nieustraszeni. To, co za chwilę zobaczycie, nie ma nic wspólnego z realnym światem. Czy jesteście pewni, że chcecie to zobaczyć na własne oczy? No dobra, przyznam, że zarówno ten, kto to stworzył, jak i przedstawiciel polskiej wersji miał naprawdę nieźle poryte w głowie. Racja, program nie ma nic wspólnego z realnym światem, bo jest od niego totalnie odklejony. Czasami przydaje się w życiu jakaś rozrywka, ale na pewno nie wybrałabym na nią czegoś takiego. No cóż, co kto lubi. Możemy zaobserwować, że program jest naprawdę stary i faktycznie swoją premierę miał w 2004 roku. Miejmy nadzieję, że nie wypuszczą jego nowej wersji, choć w sumie to, co zaraz wam pokażę, jest chyba jeszcze gorsze. Od czego by tu zacząć? Mówiąc wprost, kolejne reality show to nic innego jak program randkowy, ale nieco inny od takich jak Rolnik szuka żony. Mianowicie uczestnicy występują w nim. A to nie wszystko. Nie wybierają swoich potencjalnych partnerów po charakterze czy ogólnym wyglądzie, a po... sami możecie już domyśleć się czym. Program nosi nazwę Magia Miłości Polska. Skoro to takie super, to jestem ciekawa, czemu prowadzący są w ubraniach. To dziwaczne reality show było emitowane nieco ponad rok czasu, a jego potencjalni widzowie z początku nie przyjęli go zbyt dobrze. Na twórców zapożyczonego z zagranicy pomysłu wylała się masa hejtu i krytyki. W końcu, kto w ogóle wpada na taki pomysł? Z tym to chyba na pomarańczowy portal, a nie do telewizji. No, ale przynajmniej wiecie już, co omijać szerokim łukiem. Myślę, że jest to wyzwalające. I choć...
Wiem, że można się trochę obawiać jakichś ewentualnych hejtów albo niechęci ze strony najbliższego otoczenia. Uważam, że jeżeli ktoś ma na to ochotę, to absolutnie powinien tego spróbować, bo można poczuć się bosko i bardziej polubić siebie. Jeśli ta pani zaczyna lubić siebie bardziej po tym, jak świeci przed całą Polską, to spoko, ale nie podzielam tej opinii. Przejdźmy już do kolejnego programu w naszym zestawieniu, bo zaraz wyparują mi resztki mózgu. Myślę, że kolejnej serii nie trzeba wam aż tak mocno przybliżać i wielu z was może ją doskonale pamiętać. Mowa tu o jednym z pierwszych polskich paradokumentów, czyli o Pamiętnikach z wakacji. To, co działo się w tym paradokumencie, przechodzi ludzkie pojęcie. A tak w ogóle to jest mój specjał. Jeż, mięsny jeż, który jest po prostu przesłodki. Tu ma oczka, tu ma buźkę, no po prostu wszyscy moi znajomi to uwielbiają. Mięsny jeż to moje ulubione danie. Zawsze, kiedy przyrządzamy go z Beatką, śpiewamy: mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz. Tego jeża jedzono u nas w domu od pokoleń. Robiła go moja babcia, robiła go moja mama. Teraz robię go ja. Chciałam, żeby wszystkim smakował i zbliżył nas. I choć z tą znaną sceną wiąże się wiele śmiechu, to sytuacja to właśnie te śmiechy okazały się być tragiczne w skutkach dla chłopaka, który wcielił się w postać Henia od Mięsnego Jeża. Mężczyzna nie wytrzymał presji i ciągłego wyśmiewania go z powodu wystąpienia w odcinku paradokumentu. Od nas w wieku zaledwie 31 lat. Jest to idealny dowód na to, że każdy nasz krok może wiązać się z jakąś konsekwencją i musimy uważać na to, co postanawiamy zrobić, czy w jakim programie wystąpić. Co do samych pamiętników z wakacji, to zostały odnowione i są kręcone do tej pory. A wy możecie przygotować się już na ostatni program, który wam przybliżę. Mowa o Chłopakach do wzięcia, którzy są 100% polskim programem. Ale co by się tu dziwić, tu już na wstępie czuć ten klimat polski. Mam jest potrzebny, ja tam muszę do sklepu jechać. No gdzie ty, chwila, i zaraz gdzie ty uciekasz tym rowerem? No. Zaraz ja! Oddaj mi rower! Proszę cię, nie zabieraj mi roweru! Oddaj mi rower! Będę za 15 minut! Ryszard, ty draniu! Za 15 minut! Oddaj rower! Ja się boję, bo mi strasznie. Oczywiście nie mówię, że Polacy kradną, żebyście sobie nie pomyśleli. Ot co? Taki żarcik. Wiecie, że zgodnie z informacjami z internetu, ten serial podobał się aż 83% oglądających, ale przecież nie wyjaśniłam wam celu tego programu. Podczas jego oglądania możemy śledzić poczynania prostych mężczyzn ze wsi, którzy szukają miłości życia. Brzmi romantycznie, prawda? Ja bym tak dbał o dziecko, tak jak dbam o... Ale no... Zawsze bym gdzieś tego zabierał na spacery i wiadomo, no, zawsze wszędzie bym mógł zabrać do parku, nie? No dziecko, psa. I tą wypowiedzią zakończymy dzisiejszy odcinek. Który program z dzisiejszego zestawienia uważacie za najbardziej absurdalny? A może macie jakiś do dodania, który zasługuje na tytuł najgłupszego? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Siema!